Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w nowym filmiku kosmetycznym i dzisiaj porozmawiamy sobie o naszych dłoniach. Jak o nie zadbać? Jakie kroki wykonywać i co stosować? Dlaczego? Dlatego, że jesień i zima to jest taki wyjątkowy czas dla naszych dłoni. Działają na nie różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, jak na przykład czynniki atmosferyczne, mróz, wiatr, chłód, wilgoć. Wszystko, co jest tylko możliwe na zewnątrz, w domu, kaloryfery, czynniki takie jak na przykład sprzątanie, zmywanie i tak dalej. My kobiety szczególnie zwracamy uwagę na nasze dłonie, chcemy, żeby pięknie wyglądały, dbamy o nasze paznokcie, więc przydałoby się też zadbać o skórę naszych rąk. I dzisiaj polecę Wam kilka fajnych preparatów, opowiem Wam właśnie o tym, co robić i jakie kroki stosować. Także od razu zabieramy się za dzisiejszy temat. Moje drogie panie i panowie również, bo wiem, że tutaj oglądają tego typu filmiki, przygotowałam dzisiaj dla Was propozycje, różne propozycje. Są to bardzo ciekawe preparaty, które mają świetne składy, niektóre z nich mają też cudowne zapachy, a wszystkie z nich dostaniecie w drogerii Pigment. Zanim przejdę do omawiania poszczególnych kosmetyków, które dla Was dzisiaj przygotowałam, czyli tych propozycji, to musimy zwrócić uwagę na kilka ważnych czynników. Tak jak Wam wcześniej wspomniałam, skóra na naszych dłoni wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Jeśli śledzicie mnie tutaj na moim kanale, to też doskonale wiecie, że ja jestem taką osobą, która ma kremy i balsamy do dłoni, do rąk, do paznokci, praktycznie w każdym kącie. Mam również w samochodzie, noszę w torebce, zawsze mam przy sobie. I tak, słuchajcie, jak na przykład skóra mojej twarzy jest mieszana, to tak, jeśli chodzi o dłonie, powiedziałabym, że jest sucha, a nawet bardzo sucha, momentalnie się przesusza i dla mnie ochrona moich dłoni, nawilżanie, regeneracja, odżywianie jest bardzo, bardzo istotne. Musicie zwrócić również uwagę na to, że z wiekiem ta skóra się zmienia, oczywiście się starzeje, jak na całym naszym ciele, wymaga odpowiedniej pielęgnacji, ale też mogą pojawiać się na niej różnego rodzaju przebarwienia, więc my kobiety, szczególnie my kobiety, musimy o tę część naszego ciała bardzo dobrze dbać. No właśnie, i teraz tak, zimą i jesienią stawiamy na zdecydowanie mocniejsze, takie treściwsze, bogatsze formuły preparatów, jeśli chodzi o pielęgnację dłoni. Chcemy, żeby one dobrze nawilżały, natłuszczały, chroniły, odżywiały i regenerowały. Bardzo często też w tym okresie właśnie jesienno-zimowym, kiedy działają na nasze dłonie różnego rodzaju czynniki atmosferyczne, zauważacie, że skóra jest bardziej podrażniona, napięta, ściągnięta, łuszcząca się, czasami nawet pęka. I jest to coś, co jest zdecydowanie niekomfortowe, nikt z nas tego nie lubi, więc musimy teraz dobierać sobie odpowiednią pielęgnację. I taka jest prawda, że na rynku kosmetycznym tych kremów do rąk, balsamów do rąk jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I założę się, że nie raz trafiliście na taki krem do rąk, który kompletnie się nie sprawdził, który momentalnie się wchłonął i tego efektu przesuszenia nie zniwelował, wręcz przeciwnie. Mieliście wrażenie, że te dłonie, ta skóra jest nadal sucha, albo też nie koił, nie regenerował, albo z drugiej strony, słuchajcie, kupiliście taki krem, który był niesamowicie tłusty i na przykład wysmarowaliście sobie dłonie, ręce przed wyjściem z domu, a tutaj musimy wsiąść do samochodu i niestety te dłonie są nadal tłuste, lepkie, też tego nie lubimy. Więc na co zwracamy uwagę? Na składniki, na konsystencję i przede wszystkim na działanie. Moja pierwsza propozycja dla Was jest to krem Kuracja do rąk. Nazywa się Aksamitna Kuracja do rąk od marki IOS.
Ja tę markę już doskonale znam, testowałam sobie kilka produktów, jak na razie te, z których korzystałam, bardzo fajnie się u mnie sprawdzają, no ale muszę Wam powiedzieć, że zainteresował mnie właśnie ten krem, zwłaszcza, że w nazwie ma Morella, co może dawać Wam skojarzenia, że będzie tutaj też taki zapach morelowy, brzoskwiniowy i rzeczywiście powiem Wam, że w przypadku tego kremu, tej kuracji, zapach jest dosyć intensywny i jest owocowy. On się przez jakiś czas utrzymuje na naszych dłoniach, ale stopniowo zaczyna też znikać. To jest kuracja przeznaczona do skóry normalnej, wrażliwej i suchej. No i teraz, słuchajcie, składniki, które mamy tutaj nawet wypisane, są niesamowite. Jest ich ogromna ilość i naprawdę jest ich tutaj bardzo, bardzo dużo. Przez co też ta formuła rzeczywiście jest bogata, ale konsystencja już powiem Wam, że jest taka bardzo przyjemna, właśnie aksamitna, lekka, fajnie się ją rozprowadza na skórze i też, co jest ważne, nie pozostawia właśnie tego tłustego filmu. Co bym chciała Wam tutaj jeszcze dodać przy okazji tego kremu, to pachnie, tak jak powiedziałam, intensywnie, owocowo, ale ten krem silnie nawilża, koi, wygładza. No i w składzie mamy takie substancje między innymi jak masło shea, niacynamid, olej morelowy, stąd też nazwa, pantenol, kwas mlekowy, różnego rodzaju olejki i ekstrakty roślinne i dużą ilość emolientów, przez co też właśnie ten krem będzie działał silnie nawilżająco, regenerująco, odżywiająco, wzmacniająco naszą barierę hydrolipidową. Cudowny, bardzo fajny, jeśli lubicie zapachy takie owocowe, dosyć intensywne w kremach do rąk, to gorąco Wam polecam właśnie tę propozycję. Kolejny krem, który chciałabym Wam dzisiaj polecić, ma bardzo ciekawe opakowanie z pompką. Jest to krem kompres i marka, która nie jest mi jeszcze znana, ale mnie zaintrygowała i zainteresowała, dlatego że mamy tutaj w składzie między innymi ogromną ilość substancji pochodzenia naturalnego, certyfikowanych, aż około 99,6% właśnie tych substancji pochodzenia naturalnego. Ale słuchajcie, fajne w tym kremie jest, w tym kremie kompresie, to, że właśnie posiada taką pompeczkę, przez co też jest wygodny w użyciu. Wystarczą dwie dozy, które spokojnie możecie rozprowadzić na Waszych dłoniach. No i słuchajcie, konsystencja jest nieco gęstsza niż w przypadku tego kremu IOSI, który Wam wcześniej pokazałam, ale zapach. Zapach tego kremu kompresu jest bardzo ciekawy, bo z jednej strony mamy wrażenie, że jest on taki słodki, kakaowy, a z drugiej strony odrobinę owocowy. Jeszcze nie spotkałam się z takim zapachem, chociaż muszę Wam powiedzieć, że jest on bardzo przyjemny właśnie na ten okres jesienno-zimowy, bo jest taki ciepły, otulający. Coś wspaniałego. No dobrze, co mamy w składzie tego kremu? Między innymi znajdziemy tutaj masło shea, pantenol, olej makadamia, olej żożoba, glicerynę, emolienty. Naprawdę bardzo ciekawy skład. Konsystencja, tak jak powiedziałam, jest właśnie taka nieco gęstsza niż w przypadku IOSI, ale też uwaga, nie pozostawia żadnego tłustego filmu na naszych dłoniach, dosyć fajnie, szybko się wchłania i to, co od razu będziecie odczuwać po zastosowaniu tego kremu, to przede wszystkim właśnie to nawilżenie, takie lekkie natłuszczenie, ale też odżywienie i regeneracja. Ogromny plus, tak jak powiedziałam, za opakowanie i za tę pompkę. No i mamy tutaj pojemność 100 ml, więc nawet całkiem sporą. Ciekawy, warto się nim zainteresować, jeśli lubicie właśnie taki aromat cieplejszy, powiedziałabym czekoladowo, kokosowo, marcepanowy, coś w tym stylu, to myślę, że to też będzie fajna propozycja dla Was. Lecimy dalej i słuchajcie, teraz pokażę Wam kremę maskę, który w ogóle kupił mnie swoim zapachem. Jest obłędny i nawet jak czytałam opinie na jego temat, to wszyscy piszą, że ten zapach to jest po prostu, jak to niektóre dziewczyny mówią, sztos. Słuchajcie, to jest marka Ecolab, ja tę markę też już znam, też kilka produktów polecałam Wam na moim kanale. Oczywiście mamy tutaj składniki naturalne w formule, 100 ml opakowanie, tutaj już mamy tubkę, ale słuchajcie, taka mała dygresja, żarcik, oczywiście napisy mamy w języku rosyjskim i tak na początek jak sprawdziłam, tak patrzę, krem macka do rąk. Oczywiście chodzi o maskę do rąk. Ale to taki, wiecie, mały żarcik. Słuchajcie,
To jest coś wspaniałego. Właśnie zacznijmy może od tego zapachu. Zapach, który mnie totalnie kupił. Ja bardzo lubię kremy do rąk pachnące, ale wiem, że oczywiście wy też macie swój gust zapachowy. Każdy wybiera dla siebie takie produkty, jakie lubi. Dlatego dzisiaj pokazuję wam różne propozycje zapachowe. No i była Morella od Yossi, która pachnie tak dosyć intensywnie, cytrusowo, właśnie tak owocowo. Pokazałam wam krem kompres, który pachnie bardziej właśnie w stronę taką czekoladową, kakaową. A teraz słuchajcie, zapach, który jest intensywny, bardzo słodki. Ja bym powiedziała, że to jest taki zapach cukierkowy, na pewno owocowy, ale coś wspaniałego. W takich pierwszych nutach pojawia się zielone jabłko, a później tak przychodzi właśnie w ten taki karmelkowy, wspaniały zapach. No ale dobrze, konsystencja. Konsystencja tego kremu maski jest bardzo przyjemna, taka powiedziałabym gęsta, treściwa, super rozprowadza się na dłoniach, wchłania się to też dosyć szybko, no i oczywiście nie pozostawia tego tłustego filmu. Ten krem posiada w składzie około 99% składników pochodzenia naturalnego i znajdziemy tutaj między innymi takie substancje jak pantenol, aminokwasy jedwabiu, organiczny olej awokado, glicerynę, no właśnie te emolienty, które będą chroniły naszą skórę. Krem cudownie nawilża, tak powiedziałabym też delikatnie natłuszcza, wspaniale odżywia i regeneruje. Ja się po prostu w nim, słuchajcie, zakochałam i nawet nie wiedziałam, że marka Ecolab posiada tak cudowny krem maskę i rzeczywiście możecie go stosować jako krem w takiej codziennej pielęgnacji, ale robić sobie też z niego właśnie kompresy, nakładać grubszą warstwą i troszkę odczekać, niech on się wchłonie na takiej dodatkowej pielęgnacji. Wspaniały. Polecam dla osób, które uwielbiają intensywne, słodkie zapachy i właśnie takie fajne, ciekawe konsystencje plus bardzo fajne substancje aktywne. No dobrze, teraz pokażę wam coś innego i tutaj będzie inna zupełnie formuła. Opakowanie, jak widzicie, mamy tutaj szklany słoiczek. Jest to marka Miodowa Mydlarnia, balsam do rąk trawa cytrynowa. No i właśnie, trawa cytrynowa, bo ten balsam tak pachnie. Pachnie intensywnie trawą cytrynową. Wiem, że są tutaj wśród was osoby, które uwielbiają ten zapach, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Ja bym poszła troszeczkę tutaj w stronę bardziej lata, ale słuchajcie, zapach jest naprawdę wow. Od razu po otwarciu będziecie go czuć. Konsystencja też ciekawa, bo taka piankowa, lekko tłusta, bardzo, bardzo treściwa, ale wiecie co, po nałożeniu tego balsamu na dłonie nie zostaje taka tłusta na nich warstwa, natomiast zostaje taka warstwa błyszcząca. Te dłonie przepięknie błyszczą i myślę, że ten balsam też super sprawdziłby się na całe ciało. Natomiast możecie go stosować właśnie na dłonie, możecie go stosować na stopy, możecie go stosować na łokcie, wszędzie tam, gdzie potrzebujecie silnej regeneracji. Jego ogromnym plusem jest zdecydowanie krótki skład, ale bardzo, bardzo treściwy. Tutaj znajdziemy w składzie między innymi takie substancje jak olej rycynowy, wosk pszczeli, olej z awokado, masło shea, olej kokosowy, witaminę E. Jest to kosmetyk, który będzie natłuszczał, zdecydowanie bardziej natłuszczał, regenerował, odżywiał, ale też przy tym nawilżał. Propozycja dla osób, które lubią takie opakowania, tego typu konsystencje i też zapach. Moim zdaniem ten balsam świetnie sprawdzi się jako regeneracja taka dodatkowa w pielęgnacji naszych dłoni. Kuracja, można by było powiedzieć. Czyli coś, co sobie nakładamy na przykład wieczorem, kiedy już nie musimy sprzątać, nie musimy zmywać, kiedy już mamy zrobiony demakijaż i chcemy się dodatkowo wypielęgnować, to wtedy nakładamy sobie właśnie ten oto preparat, ten balsam na nasze dłonie, możemy sobie wykonać dodatkowo masaż, coś wspaniałego. Też bardzo mnie zaciekawiła ta konsystencja, no i właśnie ten efekt takiego tego blasku, który pozostaje na dłoniach.
Myślę, że fajnie się to sprawdzi też w przypadku osób, które mają nierówny koloryt skóry i borykają się z przebarwieniami, bo ten balsam będzie też ładnie tę skórę rozświetlał i rozjaśniał. No i teraz przejdziemy do kuracji, bo pokazałam Wam kremy, balsamy, które możecie stosować w takiej codziennej pielęgnacji kilka razy w ciągu dnia, ale co się dzieje w momencie, kiedy dalej te nasze dłonie są przesuszone, warto sięgnąć po dodatkowe kuracje, czyli takie kosmetyki, które będą maskami, kompresami, które będą jeszcze bardziej intensywnie nawilżały, regenerowały naszą skórę, koiły i łagodziły. Na przykład w momencie, kiedy właśnie ta skóra na dłoniach zaczyna pękać. I słuchajcie, ja polecam Wam stosowanie właśnie takich kuracji wieczorem, ewentualnie na noc, z dodatkiem takim, jakim są rękawiczki, ale przed wykonaniem takiej kuracji, żebyście sobie też zrobili peeling. Możecie taki peeling dłoni wykonać przy pomocy peelingów do ciała, które posiadacie, peelingów enzymatycznych do twarzy, które macie, drobnoziarnistych, ale właśnie robimy sobie delikatny peeling naszych dłoni, później to zmywamy i nakładamy na przykład coś takiego. Słuchajcie, to jest kuracja od marki Vianek. Myślę, że każdy z Was markę Vianek doskonale zna. I słuchajcie, mamy tutaj świetną propozycję w bardzo dobrej cenie, a mianowicie zestaw. Zestaw, w którego skład wchodzi właśnie kuracja do rąk, paznokci, ale również bawełniane rękawiczki. Czyli najpierw nakładamy sobie na skórę naszych dłoń dosyć gęstą, grubą warstwę kuracji. Następnie zakładamy rękawiczki i możemy iść spokojnie spać. Rano ściągamy rękawiczki i skóra wygląda cudownie. Intensywnie nawilżona, zregenerowana, naprawiona, odżywiona. Świetne składniki aktywne. Między innymi, słuchajcie, olej z wiesiołka, który cudownie wpływa na skórę. Ale mamy tutaj również emolienty, mamy tutaj masło shea, mamy masło z awokado, uwaga, mamy również mocznik, glicerynę, także skład jest naprawdę świetny, konsystencja tej kuracji jest bardzo przyjemna, a powiedziałam taka kremowo-treściwo, gęsta, ale nie do końca, nie ma też tej takiej tłustej warstwy na skórze, chociaż pamiętajcie o tym, że jeżeli będziecie stosować tę kurację samodzielnie bez rękawiczek, no to oczywiście nakładamy ją taką grubszą warstwą na nasze dłonie i warto trochę odczekać, aż ona się wchłonie. Jeśli przy rękawiczkach, to tak nałóżcie dosyć dużo na te nasze dłonie. Wmasujcie sobie jeszcze, żeby dodatkowo podziałać na skórę i dopiero zakładamy rękawiczki. Bardzo mi się spodobała ta kuracja. Nawet zrobiłam ją sobie właśnie teraz w nocy, dzisiaj rano, jak ściągnęłam rękawiczki. Mówię, no super, po prostu skóra jest tak zregenerowana, wygładzona, że aż coś przyjemnego. Chociaż nie ukrywam, że mój Massimo trochę się ze mnie śmiał, że idę spać w rękawiczkach, ale mówię, kochanie, czego się nie robi dla piękna? Piękne dłonie to jest nasza wizytówka, więc warto o nie dbać. I na zakończenie dzisiejszego filmu pokażę Wam dwie propozycje od marki Mia. Mia też na pewno wszyscy doskonale znają, ale słuchajcie, marka stworzyła bardzo ciekawe dwa preparaty, o których warto tutaj dzisiaj wspomnieć, między innymi ze względu na ich skład. Pierwsze z nich jest to regenerujące serum do rąk z prebiotykami 2%. Ja na początku, kiedy tak sobie zerknęłam na opakowaniu, mówię serum do rąk, a wiecie, serum najczęściej kojarzy nam się z taką konsystencją bardziej wodnistą. Nic bardziej mylnego, bo w przypadku tego serum mamy konsystencję kremową. Bardzo fajną, powiedziałabym lekko treściwą, super się ją rozprowadza na skórze, ale to co jest ciekawe to właśnie ten skład, bo marka zastosowała tutaj w formule prebiotyki, a jak wiecie prebiotyki będą działały na nasz mikrobiom, wzmacniały mikrobiom, sprawiały, że też nasza skóra będzie lepiej wyglądała, lepiej funkcjonowała, zresztą o mikrobiomie też już opowiadałam Wam wiele razy i to jest taki serum, który możecie stosować przez cały rok. Bez względu na to, czy mamy jesień i zimę, teraz właśnie w tym okresie fantastycznie się sprawdzi ze względu właśnie na te substancje aktywne, ale tak jak mówię, skóra dłoni czasami też przesusza się wiosną lub właśnie w okresie letnim, więc to jest bardzo ciekawa propozycja, na którą warto zwrócić uwagę. Tutaj z kolei mamy zapach, powiedziałabym taki bardziej subtelny,
Nie jestem w stanie Wam opisać, czy on jest cytrusowy, czy on jest owocowy, czy on jest w jakichś innych nutach, bo jest taki no naprawdę charakterystyczny i przyjemny, ale też szybko ulatnia się z dłoni, więc to jest bardzo ważna informacja. No i oczywiście nie zostawię tej tłustej warstwy, której nie lubimy. Ale regeneracja, nawilżenie, odżywienie, wygładzenie i wiecie co jeszcze zauważyłam? Takie ukojenie. Ukojenie właśnie skóry. Przetestowałam go na przykład w momencie, kiedy zmywałam sobie naczynia i woda była dosyć gorąca. Specjalnie to, słuchajcie, zrobiłam, a później nałożyłam właśnie ten krem, żeby zobaczyć, czy będzie koju, i robi to fantastycznie. Czyli mamy tutaj serum z prebiotykami od marki Mia. Co dodatkowo znajdziemy w składzie? Takie substancje jak masło shea, inulinę, emolienty, witaminę E, pantenol. Warto. Słuchajcie, warto, nasza polska marka, świetny skład, substancje naturalne. No i właśnie te prebiotyki, które wyróżniają to oto serum. No i maska, skoncentrowana maska, która, uwaga, zawiera kompleks aż 40% olejków, więc naprawdę bardzo dużo. Wszystkie te olejki oczywiście macie tutaj podane w składzie. Dużo substancji naturalnych, zresztą marka Mia słynie ze swoich preparatów, w których umieszcza w formułach dużo tych substancji pochodzenia naturalnego. W nazwie mamy maska, ale ja bym powiedziała, że również jest to taka konsystencja nieco gęsta, która wchłania się stopniowo i spokojnie możecie stosować tę maskę jako krem, taki krem do codziennego użytkowania przez cały rok. Fajnie też sprawdza się, wiecie co, ten krem na skórę wokół paznokci. Też go tutaj przetestowałam, bo oczywiście skóra wokół naszych paznokci, te suche skórki nie są estetyczne, więc warto sobie na przykład odrobinę takiego kremu nałożyć i rozprowadzić tutaj na wałach okołopaznokciowych, posmarować sobie paznokcie, też bardzo fajnie się sprawdza. No i to uczucie takiego nawilżenia, regeneracji, odżywienia też szybko zauważycie. Zapytacie mnie o zapach tej maski, jest bardzo subtelny i zdecydowanie z tych wszystkich produktów, które Wam dzisiaj pokazałam, ten jest najmniej intensywny, delikatnie wyczuwalny, będzie to propozycja dla osób, które nie lubią zapachowych produktów do pielęgnacji dłoni. Zostańmy jeszcze na chwilę przy tym, co znajdziemy w składzie tej maski, bo mamy tutaj olej z awokado, olej kokosowy, olej z nasion słonecznika, olej sojowy, olej z oliwek, witaminy, emolienty, także naprawdę wow, widać, że jest to taka konsystencja treściwa, bogata i będzie fantastycznie wpływać na naszą skórę, będzie odbudowywać barierę naskórkową, tą barierę hydrolipidową, wzmacniać i też cudownie nawilżać i regenerować. Także moi drodzy, dzisiaj przedstawiłam Wam właśnie te oto propozycje do pielęgnacji skóry na naszych dłoniach, pielęgnacji skóry rąk. Jestem ciekawa, czy znacie któreś z tych kosmetyków, ale tak na zakończenie chciałabym Wam też zwrócić uwagę na pewną małą kwestię, bo mamy teraz jesień, zimę już za chwilę i często też wykonujemy w domu albo stosujemy w domu kosmetyki na przykład z kwasami czy retinolem. I słuchajcie, bardzo często zapominacie, że po tego typu kosmetykach dłonie, nasze ręce należy umyć. Co się dzieje, kiedy tego nie robimy? Właśnie te kwasy czy retinol pozostają na naszych dłoniach, pozostają na naszych rękach i też dochodzi do intensywniejszego przesuszania, złuszczania. I czasami piszecie mi, że zastanawiacie się, skąd ten efekt, bo nigdy nie mieliście z tym problemu. No i właśnie ja tutaj zwracam Wam uwagę na to, czy myjecie ręce po zastosowaniu kosmetyków na twarz z kwasami i retinolem, a jeśli nie, no to wtedy warto wprowadzić różnego rodzaju kosmetyki tego typu do pielęgnacji naszych dłoni. Ewentualnie, jeśli z kolei działacie na skórę dłoni kwasami czy też retinolem, bo oczywiście jest taka możliwość, to też pamiętajcie, że trzeba tę skórę odpowiednio chronić, nawilżać, regenerować, wzmacniać barierę hydrolipidową, żeby skóra się nie łuszczyła, żeby się nie przesuszała zbytnio. No i oczywiście filtry, to też jest podstawa. Będę Wam zawsze o tym przypominać, że filtry stosujemy nie tylko na naszą twarz, ale również właśnie na nasze ręce, zwłaszcza kiedy wychodzimy na zewnątrz.
No, rozgadałam się dzisiaj, ale mam nadzieję, że te propozycje, które Wam pokazałam, są dla Was ciekawe i każdy z Was znajdzie coś dla siebie w fajnych cenach. Tak jak powiedziałam na początku, wszystkie dostępne w drogerii Pigment. Oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu zostawiam Wam linki do tych produktów, żebyście mogli je sobie szybciej znaleźć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się oczywiście w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!